Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. Oczywiście na naszej antenie cały czas... Świąteczny. Tak, to też warto podkreślić. Cały czas trwa wydanie specjalne. To Łukasz, zatem powiedz, jakie święto dziś się ma. 6 stycznia, czyli święto trzech. Trzech, właśnie, tak, trzech. Trzech. Jest taki polityk, który chciał to zmienić teraz. Ma różne ciekawe pomysły. Między innymi chce stawiać prezesa NBP-u przed Trybunałem Stanu. Ach, to już tak politycznie, a my zaczęliśmy od święta. Święto, ale jakoś mi się kojarzy. No, w końcu skoro trzech, no to no tylko tak. Ryszard przychodzi na myśl. Ale jest też inny poseł, który zrobił karierę przy okazji 6 stycznia. Obecnie wiceminister sprawiedliwości. Ważna postać, pan Rychard, który został zapytany kiedyś, czy zna tych trzech tajemniczych dżentelmenów. No i jednym z nich, zdaniem pana posła, był Belzeb. Przepraszam, od razu na dzień dobry. Wpadki się zdarzają, ale trzeba przyznać, że potem te wpadki zostają, wchodzą, właśnie tak, zostają z nami, rzeczywiście. Wpadki i wpadki. Niektóre wpadki rzeczywiście, jak Ryszarda Petru z sześciu królami i parę innych zostają. To co, Łukasz, przegląd prasy, ponieważ życia. Dzisiaj nie mamy tak dużo czasu. Tak, za chwilę pierwsza rozmowa, więc zaczynamy od szybkiego przeglądu prasy. Co przygotowałeś? A to zaraz, przygotujmy się. Teraz czas na przegląd prasy. No dobrze, teraz dzięki temu mogliśmy zobaczyć szybki przegląd. Ja będę szybko mówił, szybko przeglądał gazety. Czy chcesz rozpocząć, pani redaktor? Mogę rozpocząć właśnie to dzisiejszego święta, bo też dzisiaj przygotowałam taki artykuł. Tak, Polska Metropolia Warszawska, święto trzech króli, żeby tutaj nie było wątpliwości. Trzech, kim tak naprawdę byli mędrcy ze wschodu, zapamiętani jako trzej królowie, przynieśli do stajenki ważne symbole, złoto, kadzidło i mirrę. I tutaj właśnie państwo widzą więcej na stronie 11. Też oczywiście, co jest charakterystyczne dla tego święta, to są orszaki i my dzisiaj także na antenie Telewizji Republika będziemy transmitować, będziemy Państwu pokazywać orszaki trzech króli. I pytanie, dlaczego właśnie akurat złoto, kadzidła i mirra, takie dary przywieźli mędrcy ze wschodu, narodzonego w Betlejem Zbawicielowy? Zapewne nieprzypadkowo, ale skąd taki dobór prezentów? I tutaj czytamy, że tak naprawdę to pytanie pozornie wydaje się banalne, ale odpowiedzi musimy szukać m.in. w historii obyczajowości żydowskiej, bowiem to głównie do Żydów kierowany był tekst o mędrcach teologii, a potrosze w botanice i ekonomii. W Ewangelii świętego Mateusza stoi, po rozmowie z królem Herodem, mędrcy wyruszyli w drogę, znowu ukazała się im gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie i prowadziła ich. W końcu zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się dziecko. Widok gwiazdy napełnił ich ogromną radością, gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko i jego matkę Marię, pokłonili mu się nisko, otworzyli szkatułki z kosztownościami i ofiarowali mu w darze złoto, kadzidło oraz mirrę. Później we śnie otrzymali nakaz, by nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą udali się do swojego kraju i właśnie to był ten fragment i wyjaśnienie tutaj na stronie 11, więc może nie będziemy tutaj dawać Państwu tej odpowiedzi, ponieważ artykuł jest bardzo obszerny i zachęcamy oczywiście do zapoznania się i dzisiaj zachęcamy też do oczywiście pozostania z Telewizją Republika, jeżeli Państwo na żywo nie będą uczestniczyć w takim orszaku, bo też oczywiście nie każdy może, to u nas będą transmisje. A Łukasz, widzę, że jesteś bardzo zaczytany tutaj w Konstytucji, tak? Konstytucja. Nie tylko na koszulce, bo ciekawy, bo to zapowiada na swojej jedynce Gazeta Wyborcza. A może tak pokażę, a może nie muszę tak pokazywać, bo mamy kamerę z tyłu. I byłem ciekawy, co to znaczy uzdrowić, jak legalnie uzdrowić Polskę. I mówię sobie, kurczę, jakaś refleksja, coś się stało w tej Gazecie Wyborczej. Mówię sobie, niemożliwe i szukam, jest rzeczywiście w magazynie, strona 8, wywiad z profesorem Janem Zimmermanem. Pan profesor jest szerzej publicznie znany z tego, że był promotorem Andrzeja Dudy, jako promotor, były promotor Andrzeja Dudy, występuje i to jest jego tytuł do mówienia rzeczy ważnych, ale też jest prawnikiem, bo jestem prawem, więc jakby też nie ujmujmy, mówię tylko, że wcześniej publicznie z tego jest znany, że promował obecnego prezydenta. No i rzeczywiście myślę sobie, że tutaj będzie jakaś krytyka, będzie mówienie, że jednak łamanie trzech ustaw i konstytucji przy zmianach w TVP albo to, co robi pan minister Bodnar, te też nie jest zgodne z prawem. No,
Dobrze, to jaki jest ten przepis? Jaka jest ta recepta? Nie, no, ogólnie jest taka, że pan profesor zdaje się nie krytykować obecnej władzy. Ale to jest ciekawy fragment. Recepty, jak przekonać prezydenta, nie mam, ale on jest często chwiejny. No tak, ale to jest takie też się... Ale czytam, są takie słowa okrągłe, to bardzo mnie zasmuciło, ale jest na przykład tak. Oczywiście, wprowadzając zmiany demokratyczne, większość będzie zmuszona pewnie nieraz iść trochę, jak to się mówi, po bandzie. Ale nie możemy przekroczyć tej granicy, o której wspomniałem. A wspomniana granica pana profesora Zimmermana to jest właśnie, żeby robić to ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. No i pan profesor powiedział, że rewolucja ma to do siebie, że łamie i burzy wszystko jak taran. Ale pożera też własne dzieci. To właśnie, nie jedno dziecko będzie pożarte. Więc niestety państwa zasnął, że w Republice refleksja jest, w Gazecie Wyborczej w refleksji nie ma. Chociaż też oczywiście Gazeta Wyborcza trochę nam miejsca po tylu latach przyznaje. Muszę powiedzieć, jestem zatroskany. Jestem naprawdę wzruszony troską Gazety Wyborczej o naszą stację. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jedno, szybko, miał być szybki przegląd prasy, to ja szybko zajrzę do Rzeczpospolita, dodatek plus minus na weekend. Dużo o uniwersytecie, to jest temat tego numeru. I zaczyna się wszystko ciekawe. Inkwizytorzy akademickich zbrodni. To tytuł do rozmowy z panem Łukaszem Sakowskim, autorem bloga To Tylko Teoria, ale osobą, która kiedyś jako nastolatek uznała, że jednak nie jest chłopcem, tylko dziewczynką, przeszła tranzycję i się okazało, że to był, jak sam przyznaje, poważny błąd i wrócił do swojej płci, z którą się urodził i teraz dość krytycznie ocenia wszystko to, co się dzieje dookoła tej całej mody na gender, na trans i to wszystko i pokazuje na własnym przykładzie, jak bardzo to jest krzywdzące, za co spotkał go bardzo ostry atak ze strony lewicowych środowisk. Teraz autor tego bloga, To Tylko Teoria, bloga popularno-naukowego, mówi o tym, co się dzieje na uniwersytecie, nawet pisze o tym i dla państwa taki oto fragment, jak no, lewicowy działacz, osoba, która przeszła tranzycję płci i potem wróciła, patrzy na aktualny stan mentalny na polskich uniwersytetach. Ostatnie lata przyniosły jednak do Akademii atmosferę, którą niektórzy z nas aż za dobrze pamiętają z czasów sprzed transformacji ustrojowej. Atmosferę podejrzliwości i obaw przed publicznym ujawnianiem swoich poglądów, pisze lewicowy. Ale to chyba rzeczywiście poszło w jakąś złą stronę. Nie wiem, czy ty masz takie wspomnienia. To tak a propos rewolucji, która pożera własne dzieci. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, to nie jest krzywdzące, ale Łukasz Sakowski był, przynajmniej tak się traktuje, trochę jako ofiarę pewnej rewolucji w wymiarze ideowym, ale także czy może zwłaszcza w no wymiarze tak, ale seksualności ludzkiej. Takie przypadki się bardzo zdarzają. Bardzo ciekawy tekst pokazujący zmiany płci, ale też powrotu do płci poprzedniej. Tutaj myślę, że bardziej by się trzeba było zapoznać z artykułem, o co chodzi w tych środowiskach akademickich. Jeszcze krótko, dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend. Takie pytanie, no właśnie może mało optymistyczne na koniec. Ukraina wytrzyma, a wy, czy Europa jest gotowa do agresywnej strategii obronnej. Tutaj więcej na kolejnych stronach, no ale właśnie to jest takie mało optymistyczne. Jeśli Putin zobaczy, że nie, to nie będzie czekał z uderzeniem. Pojawiają się w ostatnim czasie różnego rodzaju analizy, tak naprawdę ile czasu nam jako Europie zostało. Wiemy też, że Putin, że Rosja zbroją się na potęgę. No i niektóre ekspertyzy są bardzo mało optymistyczne, że tak naprawdę tylko 2 lata. No niektórzy piszą, że 5, niektórzy, że maksymalnie 9, więc te opinie są różne i tutaj taki obszerny artykuł na stronie 3 z pytaniem: Ukraina wytrzyma, a wy co z wami Europo? Drodzy Państwo, to już wszystko, jeśli chodzi o nasz poranny przegląd prasy. No mam nadzieję, że aż tak mało optymistycznie nie było, bo jednak dzisiaj święto. Święto, więc mimo wszystko patrzmy w przyszłość optymistycznie. Zawsze trzeba patrzeć w przyszłość optymistycznie i to jest połowa sukcesu, tak myślę. Czas na pierwszego gościa. Jest nim pan Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dosłownie widzimy się za chwilę. Bo teraz czas na pogodę.